Ludzie i ludziska, z tej strony Recek i witam was w kolejnym odcinku z serii Sleeping Dogs. I ostatnio ludzie i ludziska, jak pewnie pamiętacie, no pomagaliśmy Jackiemu, który zabił z zimną krwią, a potem przeżywał to przez kilka dobrych dni. No i cóż, generalnie okradliśmy jeszcze przy okazji jakąś tam, kogoś tam z jakiegoś cennego towaru. W międzyczasie musieliśmy się tam pomóc Jackiemu, plus jeszcze ewentualnie... A, przeszliśmy inicjację, zostaliśmy czerwonym kijem, no przede wszystkim! O tym powinienem wspomnieć, a nie o jakiś pierdo pokroju problemów emocjonalnych Jackiego! Także no cóż, fuck my life, jestem nieskupiony na tym, co jest najważniejsze, że nie posuwamy się, jeśli chodzi o śledztwo, tylko skupiamy się na pierdu. Trzy kapliczki do następnego ulepszenia. W sumie bym chciał ich poszukać, ale z drugiej strony, po co? Po co będę szukał tych kapliczek? Po co mi zdrowie? I tak przeżyję przecież każde jedno możliwe starcie. A i generalnie Way przestał kooperować ze mną, jeśli chodzi o jakąkolwiek tutaj współpracę ostatnio. Nie no, może dzisiaj się zrehabilituję i... No cóż, znowu popiszę się swoimi zdolnościami. No i tak, chcemy przede wszystkim trop seryjnego mordercy, gdyż jak pamiętacie z ostatniego odcinka, no to... Cóż ludzie i ludziska, jak tylko zadzwoniliśmy do Jackiego, to od razu nam się załączyła misja i nie mieliśmy możliwości tam wybrać jakiejś innej misji. No i w efekcie ostatecznym, jakby to wam powiedzieć, ludzie i ludziska, zrobiliśmy dwie misje dla triady. Więc dzisiaj dla odmiany misja policyjna, tylko dajcie mi moją stację radiową, która jest właśnie tutaj. Oczywiście muzyka klasyczna, która koi moje uszy, chociaż tutaj tym bardziej napędza do działania. Ała. Fuck my life. Ja pierdzielę. Nie potrafię jeździć prawie tak samo jak w Need for Speed The Run jest tutaj. Jazda moja się prezentuje. Dobra, kolejne legitne zdanie na mój temat. W sensie moje legitne zdanie. Kurczę no. Najchętniej to by tylko to nucił. Dobra, nie, koniec tego. Dość tych wygupów. Skupmy się może na drodze i na dojechaniu do naszego miejsca przeznaczenia, jakim jest szpital w Hongkongu. Oj, generalnie na muzyka się teraz wyciszyła, więc teraz naprawdę spełnia swoje zadanie, czyli relaksowanie i ogólne wprawianie w nastrój chilloutowy. Co mnie jak najbardziej cieszy, koi moje nerwy i przygotowuje na nadciągające niebezpieczeństwa oraz złośliwości tej gry. Oh wait, to nie jest Need for Speed The Run. Nie no, przeszło mi już dawno o tym, co było ostatnio. Jak pewnie pamiętacie, poniosły mnie nerwy, co jeszcze raz przepraszam. Ale dobra, nie rozpamiętujmy już tego. I dajemy na nasze miejsce, a do niego jeszcze ponad 600 metrów, ja pierdzielę. Kurczę, no zaczyna się ten etap gry, kiedy to jest miliard jeżdżenia, po prostu jeździmy wszędzie, gdzie popadnie. Nie no, może nie tyle, co jeździmy, gdzie popadnie, co po prostu, jakby to wam powiedzieć, że jeździmy po prostu po całym Hongkongu, żeby dotrzeć do jednej misji. I chyba coś mi mówi, że zaraz się zacznie też wynajmowanie taksówek, tylko po to, aby podjechać do misji. Tak, to jest też opcja zawsze jakaś tutaj. I god damn you, Max, nadal nie pobiłem twojego rekordu. Fuck my life. Dobra. O, już jestem się na miejscu, tu jest hospital. I bardzo ładnie. Czy ja nie zebrałem kapliczki? Ej, nie, bo my przecież nawet nie wchodziliśmy do szpitala przecież, żeby... Przepraszam, odbiło mi się. My generalnie nie chodziliśmy tutaj wcześniej do szpitala, żeby po prostu tak wejść, tylko weszliśmy jedynie w ramach cutscenki. No i okej, mamy za zadanie sobie ogarnąć jakiś strój lekarza, który pewnie nam się niezmiernie przyda. I liczę, że zostanie on dostarczony do naszej garderoby. A i cóż za napis intrygujący tam teraz będzie, tak się zastanawiam. Okej, mamy tutaj kitel typowo i maskę. A co tutaj? Jak się nazywasz? Okej, wszystko rozumiem. Zatem razem nazywa się... A może... Zawsze ewentualnie możesz się jeszcze nazywać... Dobra, nieważne. I zachowuj się normalnie, Way. W sumie ja steruję twoimi poczynaniami, także ja się muszę zachować normalnie. Także po pierwsze... No właśnie.
Nefrytowa statuetka. I okej. Już widzę, że się przystosować, chociaż nadal możesz truchtać, także... Nie, dobra, może pójdźmy klimatycznie, tak, że niby jesteśmy lekarzem, że tutaj... Ja jestem ordynatorem. Jestem ordynatore! Respektuj mój autorytet! Dobra, hakujemy system i zobaczmy, co my tam odnajdziemy interesującego, ej? Czyżby zgadywanie kodu? Tak, moja ulubiona migierka! W sumie to, tak wam powiem, że liczę kiedyś na sytuację, kiedy to okaże się, że kombinacja 0, 1, 2, 3 będzie tą poprawną kombinacją od razu i nie będę się już musiał męczyć. Okej, 0 i 2 są na przeciwnych, na innych miejscach, także spróbujmy 2, 1, 0, 4. Odejum! Nie, nie. 2107, okej. Okay. On te nerki bierze ci, powiem ci już, way, od tych ludzi, którzy nie czytają umowy i akceptują ją przy instalacji dowolnego programu. Oni po prostu dobrowolnie wyrażają nerkę na oddanie nerki, nawet nie czytając umowy. A potem się dziwią. Dobra, co teraz, co teraz? A, okej, widzę. Podłóż pluskwę. Oh my god, nie, tylko nie pluskwa, goddammit. Chociaż odkręcenie śrub jest jeszcze w miarę spoko, to tyle kalibrowanie tej pluskwy to jest... O Jezus, jak ja tego nienawidzę. Zwłaszcza, że mam takie średnie wyczucie, jeśli chodzi o gałkę tutaj. O! A! Było, 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 o! Dobra, teraz prawa gałka i na dół. Dobra, nie poszło źle i... O, 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 mamy, mamy, mamy. Dobra, teraz w góra? Nie, dół. Coś koło tego tutaj, miejsca mniej więcej i... O, mamy, mamy to, mamy to! O, come on, wait! Już... No, please. O, o, dobra, mamy, mamy to! Jest! Dobrze! I zakręcamy z powrotem śruby. Włam się do sejfu, która za nim wróci. Okej. Okay. Nie ma problemu. Tylko czego ty tam chcesz, wait? Kasy? Przecież masz jej pod dostatkiem już z tych wszystkich misji. Chyba, że chcesz jeszcze więcej. O, o, ostrożnie. Dobrze, mamy już jedną cyfrę kodu, także spokojnie. Kasiarz Simulator 2014 i... Wow. To poszło szybko. Four Finger Wu? What are you doing meeting 18K Red Pole saying? Motherfucker. Killing Sun on you guys just to get organs for an 18K ring. Odnieś przebranie do karetki. No okej, okay, może być. Czyli w sumie już tyle, jeśli chodzi o naszą robotę tutaj. Znaleźliśmy tutaj parę dowodów na tutaj doktorka, żeby go wsadzić do paki. Plus jeszcze zebraliśmy statuetkę. Także no, podwójny profit, można powiedzieć. Zarówno w kwestii fabuły, jak i tutaj w kwestii osobistej. I pójdziemy nauczyć się kolejnego czasu w ramach techniki jako tako. And he's got ties to an 18K Red Pole. I planted a bug in his office. You should be able to listen in on him. I niech zgadnę. Teraz będziemy go musieli przyłapać na gorącym uczynku. Tak? Dobrze mówię? Ale to nie teraz, tylko w ramach następnej misji. Żeby nie było. I tyle w temacie tej misji. No, zobaczmy zaraz. I w sumie tak myślę, że może zrobimy jeszcze jedną misję policyjną, jak nam gra pozwoli. Tylko najpierw przede wszystkim tutaj... Otworzymy sobie tą skrzyneczkę, która mnie bardzo, ale to bardzo korci. To jej będzie level. Także czekamy, czekamy i... Okej, okay, upgrade'y. Co my tutaj mamy? Dynamiczna wysiadka, niespecjalnie i... Ładujesz broń... O! Dobrze, dobrze, jak najbardziej. Akceptuję to. Zwłaszcza, że tutaj zaczynamy się coraz częściej strzelać i... Mi się zdaje, czy mamy tylko dwie misje tutaj, te triady i... God damn it, kolejne włamanie, kolejne tutaj hakowanie i... Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Dobrze. Cyk, 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 cyk. Daleko jeszcze? O, o. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze. I teraz lecimy w tę stronę. I teraz ostrożnie. O, i elegancko. Tak to się robi. Znaleziono ubranie, trampki i kurze! Wow. Okej. Okay. Zawsze chciałem odnaleźć trampki i kurze! Kurczę, no. Nie no, generalnie nie ma nic do tej nazwy, jeśli chodzi o trapki i kuze!
Ale po prostu to bardzo ciekawie brzmi, tak japońsko i tak całkiem fajnie, no. Dobra, jakie mamy misje? Zwróć nefrytową statuetkę, ojom, okej, okay, kontakty, tank. O, mamy chyba do tank zadzwonić. It's Calvin. Your friend, Calvin. Shit. I have to warn him. They're saying he's in Central. They're already after him. But Wei, you can't let him see you. The only way you'd know he's in trouble is if you're a cop. Ostrzeż Calvina. No okej. Okay. Ile tam mamy? 850 metrów i... Dobra, wziąłbym ten samochód pod warunkiem, że nie miałbym misji na czas. Bo jak widzicie, mamy tylko niecałe 8 minut na dojechanie tam na miejsce. Chociaż mamy 600 metrów, więc teoretycznie... No w sumie mogę zmienić ten samochód, co by mi szkodziło, jeśli mam być szczery. Ale z drugiej strony, no, nie wiem jakby się to odbiło na moim czasie misji, także... No cóż, jak to mówią, better safe than sorry. Czyli lepiej zapobiegać niż leczyć. Albo jak wolicie. Jakkolwiek, może jakaś inna wersja językowa tego powiedzenia jest jeszcze gdzieś. Jakaś chińska, niemiecka, cokolwiek. I nie zgadnę, mam uszkodzić ten samochód. Porwi samochód. A, porwać! Czyli okej, okay, też to jest opcja. Nie ukrywam. Nie będę ukrywał, znasz się. Dobra. Także faster, faster. I nie, 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 nie! Chociaż nie, wait! Oj, nawet achievement dostałem. Dotek Midasa. Nie. Dobra, niby gubię cel, a z drugiej strony. Zaraz go dogonię. Bo mam szybki samochód. Chociaż nie dokładnie ten, co lubię. Co mnie tutaj? Chyba... Ej, no przecież mam tutaj te, taranowanie. No, bez kitu. Dobra, to lecimy. I skręcamy. Dobra, to jeszcze raz. Chociaż nie, to jest dobra okazja, żeby nauczyć się angielskiego. Lekcja pierwsza. Wiem, suche, 2 na 10. Dobra. Chcę wsiąść do tego auta. Bo już widzę, że się kopci, tak konkretnie. Nie alarmuj, Glin. Okej. Okay. No, come on, come on. No, skakuj. Skacz, 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 skacz. No! Dobrze. Najlepsze, że już mogę sterować tym autem, jak Wei jest na baku. To jest dopiero opcja. Nie wypuszczaj Calvina z bagażnika i... Wow! No proszę, jak blisko jesteśmy naszego celu tej misji. Nie no, mi się to podoba, jak najbardziej. I co? Zadzwoń do Tank. Okej, okay, ponownie. Okej, okay, I got him. Pull in Dr. Zhang. You sure? Tragic story of modern medicine, Inspector. Not every patient makes it. Wei? I'm leaving this guy in the parking structure off Quark Street in Central. Make sure you send someone to let Calvin out of that trunk. O proszę, Wei, jakiś ty troskliwy. Transplants for 18K in the past 2 years alone. The guy gives urban myths a bad name. He'll get 10 to 20 in maximum security. When you consider that all his victims were triads, I wonder how long he'll actually serve. 18K won't be happy, but I'll personally sleep a lot better knowing he's not out there. Doesn't bring back your friend, but I think it's fair to call it justice. Nie przywróci to życia mojego kuplowi, którego nigdy nie znałem. Dobra, przynajmniej Calvin żyje, to jest tyle dobrego i... O, kitel lekarski, jak miło. A strój sapera, przepraszam bardzo. Dobra, otwieramy skrzyneczkę i... I więcej hakowania! Więcej tutaj łamania szyfrów! O, spokojnie. Dobra. Ej, wait a second, nie załapało mi? Serio? No, gro, please! Dobra, ostro... Ostrożnie powiedziałem. Dobra, teraz... Aha, okej! Okay. Ja pierdzielę. O, dobra, już fajnie, okej, w końcu pykło. Także ostrożnie i w drugą stronę, ostatni raz i trójeczka. Dobra, i tak, 20 tysięcy i chyba jakiś ziomusiów mamy tutaj do sklepania, jeśli się nie mylę. Oh yeah! I ciebie też! Ciach! Bardzo ładnie.
Jak nie? Nie jesteś moim bratem! Koleś? Dobra, to skoro może tu jesteśmy, to skakujemy sobie przy okazji interfejs kamery. To będzie, tak myślę, w miarę fajna opcja. I hakowanie, moja ulubiona gierka! Wszystkie błędne! Dokładnie na odwrót, jakbym chciał. 4, 5, 6, 7. O, czyli mamy tutaj 7 i tu 8? 9. No i bardzo ładnie. A teraz będę musiał pokonać jeszcze... Oż ty w życiu, łej! No nie powiem, masz siłę! Nie no, tutaj tego auta raczej nie będziemy brali, ze względu na to, że... Jakby to mam powiedzieć... No tutaj czeka ono na właściwego odbiorcę. O, taksa! Taksi! 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 Wynajmij taksówkę i... Chciałem wynająć, no! God damn it! Już, przepraszam, oddaję! Bierz! Dobra, to jeszcze raz. Taksi! Dobra. Przytrzymaj Y, wynajmij taksówkę. Elegancko. I udamy się, ludzie i ludziska... O, właśnie. Zwrócić nefrytową statuetkę, jak najbardziej. I nauczymy się kolejnego ciastku w ramach systemu... Jako tako! W sumie, dawno już nie było nauki kolejnych ciosów. Trzeba przyznać otwarcie. Found one of your statues. The boar. An important part of the collection. How are you doing? I'm fine. But the past, I mean. Your past. That's one of those questions you shouldn't ask. Is it? I guess those are the rules. But someone should ask it. Even if you ask it of yourself. What are you, a Zen master now? Of course. Didn't you know? What would you like to learn? Drodzy uczniowie, jestem bardzo zadowolony z tego, jak opanowujecie kolejne ciosy w ramach systemu jako tako. Jednakże dzisiaj przyjdzie nam nauczyć się czegoś trudniejszego. Mianowicie, mam tu na myśli obalenie. Nauczmy się techniki razem. Słuchajcie uważnie, a ta nauka będzie dla was owocna i przyjemna. Patrzcie, jako... O, oh, fuck. Przepraszam. Jako... Tako! Widzieliście? Tak to się właśnie robi. Także patrzcie jeszcze raz. Biegniecie na niego, obalacie i uderzacie. Jako... Tako! I jeszcze raz, drodzy uczniowie. Obserwujcie uważnie. Jako... Tako! Dziękuję za lekcję. Ciach, ciach! I wracamy do normalnego trybu działania. Oż ty, mendo, typ! Jeszcze ten drugi oberwo przy okazji. Ciach! Dobra, jeszcze jeden. O, jak najbardziej. Pach! Jeszcze żyjesz? Still alive? You stay in the la. No, wej, proszę ja ciebie, kopnij go. Albo wiesz co? Jezu, ten cios jest broken po prostu. Wpadnij do mnie, jak znajdziesz kolejną statuetkę. Tak jest, mistrzu! Oczywiście, jak zwykle, mi słuchawki spadły, bo one mają ostatnio taką tendencję, że mi co drugie nagranie spadają. I to nie jest taksówka, którą mogę wynająć, niestety. Także ten, skoro mam już kolejny cios opanowany, to nie mam wiele do roboty i... Ojom! Taksi! Taksi, nie chce mi się jeździć! No, 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 wait. Okej, pięknie. Wybierz ikonę, aby udać się do wyznaczonego miejsca. Okej, okay. Chcę... tutaj! Czy na pewno? Tak, chcę na pewno pojechać do tego miejsca. A nawet jakbym gdzieś w pobliżu pojechał, no to w sumie doszedłbym. Albo ewentualnie bym... pożyczył sobie jakiś samochód. Tak na dłuższą chwilę, wiecie. No i co, mamy tutaj ten K-bar. W sumie... nie wygląda jak jakiś ekskluzywny klub. Nie, takie pierwsze wrażenie moje. Wolałbym klub Bam Bam, szczerze mówiąc. Ale dobra, jak każą nam iść do K-baru, no to idziemy do K-baru, czyż nie? Dobra, chodźmy. Jesus, Ricky, co się dzieje? To 18K. They're all over the damn place. They're trying to kill Uncle Bo. Shit.
Holy Mother of God! No widzieliście to? Chcą zabić wujka Po. A my oczywiście nie pójdziemy na to nie pozwolimy na to! Nie pójdziemy na to pozwolić. Chciałem powiedzieć, what the fuck? Tak jakby gra mi nie ułatwia zadania. I gdzie jest moja stacja radiowa, przepraszam bardzo? Bo tylko przy niej mogę porządnie jechać. A na tej mojej ulubionej stacji radiowej są niestety reklamy! I jeszcze policja, bo czemu by nie? Dobra, cyk, cyk, oh fuck! Jezu, co się stało? Dobra, mamy jeszcze 30 sekund na dojechanie i... Może zgubię tego ziomusia, może go zgubię i... Dobrze, gubimy. Akurat w samą porę. Dobra. Dobrze, opsa! No i elegancko i ciach! I don't know. Where the fuck is Uncle Po? He's over there. W sumie to mogłem zrobić takie... W sumie to mogli mi pozwolić zrobić takie wejście, że po prostu wjeżdżam tutaj w środka szpitala, to właśnie tak są, a tu tym... I no cóż, ludzie i ludziska. Byłoby co najmniej bardziej efektownie. I dobra. Ala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 ! Obalenie! O! Dobra. Zestrzel go, szybko i przyciej. Bam, 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 bam! Dobra. Kryj się, kryj się, kryj się! O! Bam, 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 bam! Dobrze. Regeneracja szybka i... Pa, pa, pa! Pięknie, hedzik! O! Oż ty, kurde! Jednego twojego kolegę już teraz tak rozwaliłem. Nie nauczyliście się? Bang, 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 bang! Niewychowane gamonie. Bang! I elegancko. Wszyscy rozwaleni, spacyfikowani, wyeliminowani. Jeszcze taktyczny reload, żeby nie było i... Może jeszcze jakaś tutaj amunicja dodatkowa zawsze się przyda. I dobrze, gdzie mamy... O, dobra, tutaj jest to. O! Dobra. Ej, 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 przylgnij do ściany, wej. Oj, spokojnie! No, jest pani żywa, elegancko. Pstryk, pstryk. Pięknie, dostał, bania. I jeszcze więcej amunicji i... O! No, pokaż się, pokaż się. To tylko główka. A! Bam! Proszę. What? What? Nie pozwoli mi się przyjrzeć trupowi nawet. Bang, bang. Który się śmiesznie ułożył, żeby było ciekawiej. No, come on, come on. Ej, 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 ej. Bang, bang, bang. I kolejna bania, oczywiście. I będzie jeszcze jedna? Poproszę jeszcze jedną główkę na wynos. Główkę kurczaka. O, witam. Pstryk, pstryk. Jezu, jak te headsy ładnie wchodzą, nie powiem. Ej, czekajcie, mam pomysł. Tylko nie wiem, czy się uda. Także... YOLO! Bang, 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 bang. A, nie pykło niestety. Cyk. Tam jest jeden ziomek za tym? Dobra, to jeszcze raz. Bang, 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 bang. Proszę, jak ładnie. Bang. Proszę, jeszcze jeden zdjęty. Oh fuck, oh fuck. No pięknie. Nawet nie zauważyłem, że miałem tylko jedną sztukę amunicji. Dobra, gdzie jest ten ziomek i... YOLO! Bang! O, oh, piękna bania, wej. Kurczę, no jak te jak te głowy pięknie wchodzą. Naprawdę, jestem pod wrażeniem. I co teraz? My pewnie z tym pistolecikiem, a tu tymczasem się okaże zaraz, że oni tutaj mają... Karabiny. Wyjdź z windy, okej. Okay. A jak mam z tej windy wyjść, jeśli... A, okej. Okay. Podświetla mi się przecież, goddammit. Dobra, cyk. Ciach, 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 ciach. Pa. O, whoops. Spokojnie, taktycznie to rozegrajmy. Whee! Bang, 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 bang. Dobra, unieszkodliwiony. Ktoś jeszcze tam czeka, czy niespecjalnie już? Macie jakieś lepsze bronie? O, o, mają lepsze bronie. Jak na życzenie po prostu. Teraz pytanie, czy cisnąć tak na YOLO, czy może niespecjalnie? Czy może bardziej taktycznie do tego podejść? A, czekajcie, tutaj ma ziomeczek. Pistolet, pistolet maszynowy, okej. Okay. Might be useful.
18K shut off the power. Uncle Poe is on life support. If we don't get backup power running right away, he won't make it. Okay, look, there's a control station down the hall. I'm on it. Przyjmijmy, wej, że już byłeś tutaj wcześniej. Okej? Okay. Dobra. Lewy bumper. I czekamy. Albo, wiecie co, YOLO. Raz się żyje. Aaaa! O, bang! O, fuck. Sorry, sorry. O, mój nie! Bang, bang, bang! Proszę. Bah, 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 bah. No i tyle w temacie. 2 minuty jeszcze tutaj do tego, tutaj do podłączenia ponownie maszyny. I hakujemy! I znowu hakowanie cyfrowym kodem. Jak najbardziej. 0, 1, 2, 3, standardowy schemat. Dobra, to zróbmy tak. 1 tutaj, 2 tutaj, 4 tutaj i 5. 1, 2, 4... The hell? Dobra, to może tak. 1 tutaj, 2 tutaj, 5 tutaj i... Zaś dajmy 6. Dobra, to tu będzie 2. Tu będzie 5, a tu 7. Okej. Dobra, wracamy. A tam już zaś strzelanina. Nie zaczynajcie beze mnie, panowie! Dobra, spokojnie. I pa! Bang, bang, bang! O, proszę, schował się. O! Nie, czekajcie, jeszcze raz. I... Jej! Jej! Oh yeah! Już wszyscy? Please! Aż tacy słabi są? Ja pierdzielę. O! Broń wujka przed gangsterami 18K. Okej. Okay. Da się zrobić jak najbardziej. I... Tam wchodzą! Okej, okay, butla. Jak najbardziej. On ma shotguna! On ma shotguna! Nie odpuszczę! Nie odpuszczę, ja biorę tę strzelbę! Dobra, cyk. Nadchodzą z tyłu. Wait a second! Strzelbu nie biorę. O, jest. Strzelba powtarzalna. Także... I'm coming, boys! O kurde, ale będzie YOLO normalnie tutaj teraz. Bam! Bam! Pięknie! O! Bam! 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 O, pięknie! O! Bang! Bang! O, fuck! Przeładuj! No, come on! Wait! Bang! Pięknie! Bierz! Przeładuj! I kolejne zastępy 18K! Nie powiem, ale... Tak średnio mi się to... Szybko, 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 szybko! Dobra, jest cover! Cover! Ej, gdzie jest moja strzelba? Przepraszam ja bardzo. Dobra. YOLO! O! I pewnie cała reszta pójdzie za nim jak te Bausteiny. O! Bang! Proszę, już mamy martwego kolegę. Cyk, cover. Cyk, reload. I cyk, seria! Grubasa prosto i... Bierzmy tą strzelbę. I need this. I really need this. No proszę, jeszcze kara za niezdarność. Please! Dobra, to może zrobimy to inaczej. Odczekamy tutaj, niech przyjdą tutaj. Spokojnie. I... Yeah! Bang! 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 Dobra, coś nie... No, wait! Please! Don't do this to me! Dobra, szybki, taktyczny tutaj cover. Bang! Bang! Proszę, zdjęty. W sumie ze strzemą jest o tyle fajnie, że nie trzeba nią specjalnie mocno celować. No. Bardzo ładnie. Taktyczny reload ponownie. I czekamy. Niech wystawi głupkę i... Dobra, nie! O! O fuck. Grubas. Bang! Generalnie to strzelba jednak jakby nie patrzeć jest taką średnią bronią w tej sytuacji tutaj. Przydałby się coś na większy dystans, jakby nie patrzeć w sumie. O dobra, on się odwraca tutaj. Robi taktyczny odwrót tak zwany. Albo i nie. Okej, okay, czekam. Bang. To jeszcze nie koniec. A i tutaj generalnie na tej fali padłem, także... Cóż, teraz trochę... Bang, bang, bang. Dobra, 3 strzały dostał i koniec.
Po sprawie. Pęk, pęk, pęk. Dobrze. Przeładowanie, elegancko. No, szybko, szybko. Wait! Bastard! Dobra, to, że jest gruby, to fajnie, że jest łatwiejszym celem do trafienia. Dobra. Bang! Dobra, chyba został jeszcze jeden i... No, come on! Wait! Bang! Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Powiedzmy, że siadło. No ale co, zawsze jakaś okazja, by postrzelać strzelbą. Taka fajna i przyjemna broń. That was close. Nice work. No, man. We just got lucky. Where was our backup? I mean, who's looking out for us? Fuck. No one ever looks out for you in this town. I don't know, man. Feels like the game has changed. Used to be a brotherhood. There was a code. Even amongst rival triads. Now we're killing each other at weddings. Even in a fucking hospital. And for what? Let's get out of here. More cops. Kiddo, kiddo. Muyo. Please. Jeszcze nie koniec misji? Chyba na to wygląda i... O, what the fuck? Czwarty poziom dostaliśmy. Jezu. No, powiem, zrobiło się gorąco. O, psa! No, driftem i... O, fuck. No. Ekspa policyjnego to ja chyba w ogóle nie dostanę w tym, za tą misję. Za dużo strat materialnych, za dużo tutaj niewinnych cywili zabitych. Za dużo tutaj uszkodzeń, plus jeszcze byłem niezdarą totalną. Jeśli chodzi o przechodzenie przez przeszkody. I dobra, dawaj. Zgubimy ich, spokojnie. Z palcem w dupie. Albo i nie. Bo ktoś nam to skutecznie utrudni. Dobra, cyk. Cyk tu. O! Może tędy ich zgubimy? Albo coś? Nie no, to mamy szybkie i... O! Już, pykło. Ładnie. Wyznacz Rickiego w otoczonym miejscu, okej. Okay. Ja się tak generalnie tak trochę zastanawiałem, dlaczego to auto tak po prostu sobie odjeżdżało do tyłu, kiedy po prostu stało. Ale okej, okay. Skoro już zakończyliśmy tę misję, no to chyba możemy powoli też zakończyć ten odcinek. Jezu, way, tak po prostu wyszedł. I nobody gives a shit what happened to him. No i co, ludzie, ludziska, także zakończymy w tym momencie ten odcinek, także dziękuję wam za uwagę. To było Sleeping Dogs, ja jestem Recek, trzymajcie się i... Czołem!